To co, jedziemy do tego klubu driftowego. To jest gdzieś tutaj w ogóle. Zobaczmy to. Tam tylko formuła drift jest, tak? No to słabo chyba. Jeśli tak. No i zobaczmy. Too many players in convoy. Kurde. Za dużo was jest. A ja nie mogę tu pojedynczych osób wywalać. Więc niestety muszę wyjść z konwoju. No. Musielibyśmy mieć tutaj 6 osób maksymalnie. Tak jak było poprzednio, mieliśmy tam ze 3-4 osoby. To by było idealnie do tego. Do tej kooperacji, nie? Mogę koopa jechać z kimś. Aha, muszę teraz czekać na innych graczy. Jeju. Ale ktoś wbił, zobaczcie. Zrób konwój Volvo. Tutaj chyba będziemy dostawać samochody jakieś tam do driftu, wiesz? Ja nie wiem, chyba tu wbili tacy losowi gracze, zdaje się. O, to jest ten ziomek. Ten taki pick-up, wiecie, który, nie? Some rather high-profile and talented members have been kind enough to lend me their cars. This is the HSV Malu Gen F. It belongs to my friend Josh, who races in something called Formula Drift. You don't need to know what that is. All you need to know is that it has a supercharged 6.2-liter V8 that makes 1,000 brake horsepower. Aha. Off we go then. 1000 koni mechanicznych ma ten motherfucker. Może ubierz Asukę na święta? Ona nie jest ubrana na święta? Spodnie w arbuzy, ta kurtka w truskawki, tam jakaś koszula. Ej, startuj to! Przestań mi bajerować moją Asukę. Ubierz Asukę. W sumie możemy jej jakieś tam świąteczne przebranie zrobić. Co dalej? Okej, mamy tu ekipę. Ja nie wiem, czy to są, co to za gracze są. Sorry, 30 tysięcy punktów musimy tu tylko ogarnąć. My friend Josh is actually Australian, you see, hence the Holden and the right hand drive. It might also explain any sudden urge to abandon the route and just do what I believe are called doughies. Drift clubbers, take note. Not a bad idea actually, let me take some notes. No tym samochodem ekstremalnie łatwo się driftuje. Praktycznie on sam się driftuje. Serio. O, o, o! No i przedriftowałem. Ale losowych graczy też dobiło, także dużo osób gra teraz w Fortune Island, z tego co widzę. I to szybko ich dobiło dosyć, nie? Dobra tam, prawie 300 tysięcy żeśmy zrobili. Może live z GTA Online na PS4 ze święta ze śniegiem. Jak się gra na PS4 asetyczny? Chyba tak samo jak na PC-cie. Kto był najlepszy? Tu po 500 000 nawet zrobili, kurde. Dawider wbił, patrzcie na tym. Na 3270 miejscu jest. Czemu nie zmienisz postaci w GTA? Jakoś tam nie mogłem znaleźć tej opcji. Tam się chodzi chyba w styl i się całkowicie zmienia postać za 100 tysięcy jakoś, nie? Ale właśnie nie sprawdzałem, czy ja czasami nie mam tam jeszcze drugiej jakiejś postaci, bo może jest. Nie ich dobiło, tylko oni dobili z własnej woli? Aha, bo pewnie się im pokazało, że coś tam drift club, nie? Jedziemy dalej. O, fajnie, że nas pokazuje w tym samym miejscu. O. Że nas restartuje w tym samym miejscu. Trzy tysiące to trochę nisko, ale się starałem. No, driftowanie jest specyficzne. Musisz zmienić, jak ty nie możesz na to patrzeć. Ale Malcor, ja już tam... Nie wiem, czy będę w ogóle wbijał na tą wersję PC-tową.
przetestowałem sobie ten i tyle. Przyjechałem kiedyś elektrykiem? Jeszcze właśnie nie. Zastanawiam się, jak to jest. Jakieś paczki porobić, pozarabiać hajs. No wiem, wiem, estetyczny, wiem. Można by pograć. Jakie mam wymarzone auto w realnym życiu? Mam trzy auta, takie na teraz, nie? Na pierwszym miejscu jest Tesla Model S. Na drugim miejscu jest... Na drugim miejscu jest... Właśnie nie wiem, ciężko zdecydować. Waham się między Volvo V90 czy tam S90, ale chyba bardziej V90. No właśnie nie wiem. Ale a właśnie Tesla Model X też w sumie. V90 fajnie wygląda, ale ponoć te nowe Volvo są do dupy, jeśli chodzi o elektronikę. I strasznie się psują. Trzeba co tydzień w serwisie być. Zwłaszcza te roczniki od 15, coś, nie wiem jak te najnowsze, ale tamte są paskudne. Ostatnio ze znajomym rozmawiałem, to mówił, że... Ej, czekajcie, czy my jedziemy to samo znowu? Wiemy. Już tam wdałem next chapter chyba. Chyba to samo jest. Kurde, tu jeszcze więcej punktów nabiłem. Dodatek do Forza Horizon 2, Szybcy i Wściekli, od ponad pół roku nie jest dostępny. Prawdopodobnie twórcy stracili licencję na pojazdy, a to ciekawe. Ktoś nie dojechał poprzednio, a teraz się udało, dobra, to jest git. Volvo się psuje, mam dwa. No, te nowe Volvo ponoć właśnie są straszne. Więc no, ciężko powiedzieć, czy moim takim kolejnym samochodem, który bym chciał mieć, byłoby Volvo V90. Pod względem wyglądu, wygody, wyposażenia, to jest kozak, ale takie drobne, pierdołowate usterki to jest zmora, naprawdę. No nie chodzi o te mechaniczne, tam silnik nie jest jakiś tam zły, zależy co się tam wybierze, ale nie, jakoś tego nie widzę. Tesla Roadster ma 0... Jak? Nie Tesla Roadster. Ta nowa Tesla inaczej się nazywa. Tesla Roadster to jest ten taki Lotus Elise, jakby. A ta najnowsza Tesla, która jeszcze nie wyszła, to ona będzie miała... od 0 do setki w niecałe 2 sekundy. Ej, patrzcie, my tutaj będziemy tą całą długą traskę jechać. Może tu nawet z pół miliona wpadnie punktu za pierwszym przejazdem. Ale dymy, nie? Au, au, au. Sorry. Tokyo Drift! Ale zajrlipiaste są te zakręty, nie? Strasznie fajna traska driftowa. Dosłownie raj dla drifterów. Pół miliona, proszę bardzo. Bez problemu. Samo się nabiło. Kurde, proszę bardzo.
Teraz mamy kolejny z Formula Drift. Także chyba te drifty na podstawowej mapce były ciekawsze, nie? Bo trudniejsze samochody były do driftu. Ja jakoś nie lubię tego Fortnite'a. Nie przypadł mi do gustu. Nie będę szedł za falą trendową, że wszyscy Fortnite, Fortnite. No nie podoba mi się gra, to nie gram po prostu, no jakoś nie potrafię się w niej odnaleźć. Jeszcze gdyby w niej było samo strzelanie, ale to budowanie to dla mnie to jest totalna porażka. Samo strzelanie, jakieś tam nowe pojazdy, latanie to jest spoko. Powinni stworzyć zupełnie oddzielne sesje dla graczy, gdzie nie ma tego głupiego budowania. To budowanie jest najgorsze dla mnie. Takie sobie to driftowanie poszutrze, nie? Nic specjalnego. W ogóle jest bardziej techniczna rozgrywka, więcej lutowanie, a Fortnite jest więcej czystej akcji, a budowanie nawet nie używam prawie w ogóle. No to też może być prawda, bo rzeczywiście wydaje mi się, że w Fortnite te mapki nie są aż tak rozległe jak w PUBG-u. A w PUBG-u to rzeczywiście, no jak dodali tę taką dużą mapkę, tą taką pustynną, jeszcze większą od poprzedniej, no to ja się trochę załamałem, bo jest tam bardzo dużo biegania, lutowania. Oj, chyba znowu jedziemy tą... To jest chyba najdłuższy... Wow, to jest chyba najdłuższy drift. 100 tysięcy punktów musimy tu ogarnąć. To wbrew pozorom nie jest dużo. Nic nie widać, kuźwa. 100 tysięcy punktów robi się na tych pierwszych zakrętach. Kurde, za szybki dla mnie ten samochód. No, to będzie długi drift. Bardzo długa trasa driftowa. Ale brzydko brzmi ten Viper, co? Aj, nie w tą stronę, coś ty zrobił, Lucek! Dziwnie się mi driftuje. Tutaj z kolei te najlepsze były te Nissany, co żeśmy na początku testowali na tym, w tym klubie driftowym, bo tego z kolei ciężko jest postawić bokiem, a znowu łatwo jest przesterować. Gaz. Ach. Donatek. Ile kosztuje ten dodatek? Kosztuje 100 zł jakoś. 99 zł dokładnie. Z tego co tutaj ludzie mówili na czacie. O kurde. No i tak to wyglądało. Będzie Goliat po ludzku. Kozacki ten Mustang, no. Fajną ma tą duperę, nie? W ogóle przód ładny jest. Ładny. Ciekawe co by było, jakby Forza współpracowała z farmingiem. Myśmy mieli traktory driftujące w grze, na pewno. O! Super wheel spin, uwaga! Ściszamy muzykę. Maserati tam było! No weź mi przesuń, bo tam było Maserati! Ono jest strasznie drogie. Przez to, że mówiłeś o pierogach, to sobie rozmroziłem. Ale jakie masz pierogi? No? Na pewno nie masz takich jak ja chcę. Na słodko, fantastycznych. Ja jutro idę na pierożki z... O! No, tym co można latać. Bajka. Teraz to tak.
Au, au, au. Ach, myślałem, że wypadnę. Taka niepolska droga, no. To jest taka polna droga, ale bez dziur i tak ciężko sobie to wyobrazić nam, Polakom. W ogóle na wyspie jakaś droga? What the fuck? Jeszcze takiej małej, nie? W sumie całe JB to wyspa. O kurde, i teraz musimy tam wrócić. To jest taki driftowy Goliat, powiem wam. No? Dzięki za donate. Siema Lucek, siema. Dzięki bardzo. Ach, Mayr. Kurde, Mayr. Dzięki. Nie będę nawet próbował. Ale lipa. Uff, taki ładny zakręt. Ach, 1 800 000. Udało się wbić. Ludzka cisza, ludzkie skupienie. Chapter complete. Yeah, pięknie. Czemu nie zagrasz na kierownicy? Bo nie mam kierownicy. Takim to można driftować, no. To jest najlepszy wóz driftowy. Fajnie, to było spoko. Okej, no i zrobiliśmy cały klub driftowy. Czy dostałem nową furę? Jakąś? Chyba nie. Ale zrobiliśmy to. Także to jest wymaksowane. Wszędzie dostaliśmy po 3 te gwiazdki, dżem odznaczenia. Jeszcze parę wyścigów mi to zostało do robienia, tabliczki do odkrywania. A to też sobie tam razem będziemy robić, co nie?